Polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej. Ma wspierać działania prowadzące do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Jak polityka spójności wpłynęła na zmiany w Polsce, jakie korzyści dla samorządów i mieszkańców z niej płyną, o tym opowie profesor dr habilitowana Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. 146 miliardów euro. Tyle dotychczas Polska dostała w ramach polityki spójności. Jak mocno i jak bardzo te środki zmieniły Polskę? To jest bardzo duża suma pieniędzy dla kogoś takiego, dla przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego obywatela, wręcz niewyobrażalna. Natomiast oczywiście te pieniądze trzeba odnieść do jakiejś podstawy, żeby lepiej uświadomić sobie, jakie jest ich znaczenie. Więc jednym z takich punktów odniesienia może być produkt krajowy brutto, który co roku wypracowujemy w gospodarce. I to by oznaczało średniorocznie około 2-3% na przykład PKB. Natomiast pani w pierwszym zdaniu bardzo pięknie zwróciła uwagę na bardzo ważny charakter tej polityki. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, mianowicie inwestycyjny charakter. Więc jeżeli pyta pani o znaczenie tych pieniędzy, to oprócz skali środków, jakie uzyskujemy, ogromnie ważny jest ten inwestycyjny charakter tych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że z samej definicji powinny one być wydatkowane na inwestycji, a więc długofalowe działania. Bo jeżeli my myślimy o wydatkowaniu pieniędzy, a zwłaszcza o głównym celu tej polityki, wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, no to przecież możemy sobie wyobrazić, że to wyrównanie dysproporcji między zamożnymi i biednymi regionami może być w bardzo taki prosty sposób. Oferujemy jakieś dotacje dla najbiedniejszych, zwłaszcza bezrobotnych, którzy żyją w bardzo złych warunkach. Wręcz brakuje środków na wyżywienie. No i dajemy im pieniądze. Nowe miejsca pracy. Natomiast te pieniądze mają być wydane tak, żeby po pierwsze tworzyły nowe miejsca pracy. Jeszcze lepiej, żeby poprawiały wydajność w gospodarce, żeby ci, którzy pracują, jeszcze mogli wydajniej pracować, na przykład dzięki nowocześniejszym urządzeniom. I żeby to były pieniądze wydane sensownie, po to między innymi, żeby te różnice w przyszłości uległy zmniejszeniu i te biedniejsze regiony nie potrzebowały wsparcia, albo przynajmniej potrzebowały mniej, żeby stały się bardziej atrakcyjne, bardziej konkurencyjne, również dla inwestorów zagranicznych. I wtedy przyjdą właśnie ci, którzy mogą zaoferować miejsca pracy. Czyli wyrównywanie tych szans, ale także rozwój, bo to jest też związane przecież z tą polityką. Wyrównywanie szans poprzez rozwój, poprzez wzrost i rozwój, czyli finansowanie tych działań, które są w danym czasie uważane za najbardziej pożądane z punktu widzenia przyszłej konkurencyjności gospodarki całej Unii Europejskiej. I to oznacza, że w kolejnych budżetach wieloletnich mamy tak zwane priorytety wydatkowania tych pieniędzy. To nie są pieniądze wydawane dowolnie, bo jeden region uważa na przykład, że najbardziej potrzebny jest nowe lotnisko, co u nas się zdarzyło w kilku województwach. I wtedy za słaba, nie wiem, czy kontrola była, ja nie chcę wnikać, dlaczego takie decyzje zostały podjęte. Natomiast nie trudno było zauważyć od początku, że niekoniecznie to lotnisko regionalne ma sens ekonomiczny, bo tam po prostu będzie za mało lotów, możliwości obsługiwania lokalnej liczby obsługiwanych osób i tak dalej. Także są te priorytety, wokół których koncentruje się. Czyli teraz ta pomoc będzie taka bardziej celowana, konkretna. Zdecydowanie tak. Pani profesor, powiedziała pani o wyrównywaniu tych szans, wyrównywaniu tych dysproporcji. W Polsce mówimy o tej Polsce A i B, tej biedniejszej i bogatszej. Pytanie, jak bardzo właśnie ta polityka spójności przez te kilkanaście lat, kiedy te środki płynęły w ramach polityki spójności do naszego kraju, zmniejszyła właśnie te dysproporcje pomiędzy tymi częściami Polski? Zacznę od tego, że regiony najbiedniejsze, a to są wschodnie województwa Polski, otrzymały relatywnie więcej niż pozostałe regiony. Relatywnie, to znaczy w przeliczeniu na przykład na jednego mieszkańca, bo w wielkościach absolutnych kwoty są różne w zależności chociażby od wielkości regionu i liczby osób tam zamieszkałych. Zacznę od stwierdzenia ogólniejszego. W literaturze i w samej Komisji Europejskiej są
nie zawsze w pełni jednoznaczne oceny wyrównywania tych dysproporcji rozwojowych. To znaczy nie zawsze, nie w każdym okresie i nie we wszystkich regionach udało się te rozpiętości znacząco zmniejszyć. Natomiast generalnie przeważa opinia, że oczywiście ta polityka prowadzi do zmniejszenia tych dysproporcji rozwojowych, no bo gdyby było inaczej, to po prostu protestowałyby, zwłaszcza te państwa, które najbardziej ją finansują i tej polityki by nie było. Jeśli chodzi o Polskę, w momencie, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, przeciętny PKB na jednego mieszkańca w Polsce wynosił około 50% PKB w całej Unii Europejskiej. To było mierzone według tak zwanego parytetu siły nabywczej, czyli lepszego wskaźnika, który bardziej dokładnie pokazuje, porównuje sytuację dochodową w różnych regionach i państwach. W tej chwili, po prawie 20 latach akcesji i wykorzystaniu tych pieniędzy, o których pani wcześniej mówiła, prawie 150 miliardów euro na zmniejszanie tych rozpiętości, mamy już 3 regiony w Polsce, które nie są najbiedniejsze, a wszystkie były najbiedniejsze, czyli były poniżej 75% średniej unijnej. O których regionach mowa, pani profesor? Te 3 regiony to jest przede wszystkim nowy statystyczny region, nowe, nie województwo, ja chcę to bardzo mocno powiedzieć, bo czasami tutaj pomyłki też się zdarzają. Województwo mazowieckie zostało podzielone na 2 dla celów statystycznych, dla celów polityki spójności. I na 2 regiony dodajmy. Na 2 regiony. Z bardzo prostego powodu, gdyby nadal w obecnym budżecie wieloletnim był jeden region, mazowieckie, to ten region byłby uznany za region średnio rozwinięty. I nie otrzymałby takich pieniędzy. I te pieniądze byłyby relatywnie małe. Natomiast po podziale mamy region warszawski stołeczny i mazowiecki region. I dzięki temu region warszawski nadal otrzymuje, powinien otrzymać, bo czy otrzyma, to zobaczymy, powinien otrzymać pieniądze pewne, natomiast one są mniejsze w stosunku do przeliczenia, powiedzmy, na jednego mieszkańca, w stosunku do tego, co otrzymują regiony biedniejsze. Natomiast całe otoczenie Warszawy to są naprawdę biedne regiony, stosunkowo tam, gdzie średni PKB pewnie 60%. Czyli podział, innymi słowy, na te regiony jest korzystniejszy dla samych mieszkańców, tak, bo dzięki temu zdecydowanie mogą dostać więcej środków. Ten wianuszek wokół Warszawy dzięki temu może korzystać nadal z dużego dofinansowania. I mamy 2 regiony, które są nazywane regionami w okresie przejściowym. To jest Wielkopolska i Dolny Śląsk, które są między najniższym poziomem rozwoju i tym poziomem, który jest uznawany w Unii Europejskiej za lepiej rozwinięty. To są regiony, w których PKB wynosi powyżej, przepraszam, między 75 a 100% średniej unijnej. To są te 2. Czyli łącznie 3 regiony, które już wyszły ponad przeciętną średnią. Które wykorzystały swoją szansę. Tak, wykorzystały swoją szansę z całą pewnością. I to wykorzystały nie tylko dzięki polityce spójności, ale również dzięki umiejętności przyciągania inwestorów zagranicznych, dzięki umiejętności produkowania pożądanych towarów, oferowania usług i tak dalej. Bo my mówimy teraz o polityce spójności, natomiast ja pozwolę sobie na pewną dygresję, polegającą na tym, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o korzyściach Polski i polskiej gospodarki z uczestnictwa w Unii Europejskiej, to z całą pewnością nie są to tylko, a może nawet nie najważniejsze korzyści samej polityki spójności, natomiast są to korzyści dostępu do ogromnego, jednolitego rynku europejskiego, tak zwanego jednolitego rynku, czy rynku wewnętrznego, bo nazwy są różne, na takich samych zasadach, jakie mają producenci, dostawcy, obywatele w państwach starej Unii. A więc
wyeliminowanie różnego rodzaju kosztów związanych z dostosowywaniem certyfikatów, towarów, z dostosowywaniem prawa w innych dziedzinach. Także czyli bardzo duże ułatwienie, pani profesor. My mówimy o bardzo dużych środkach, które przez te ostatnie lata napływały w ramach polityki spójności dzięki różnym jej funduszom właśnie do naszego kraju. A co te pieniądze przez te wszystkie lata oznaczały dla przeciętnego Kowalskiego, dla każdego mieszkańca, który choć sam czasami o tym nie wie, to wiele rzeczy wokół niego zostało zakupionych właśnie chociażby, czy sfinansowanych z tej polityki. To zależy, gdzie ten pan Kowalski pracuje i co robi ewentualnie. Jeżeli jest przedsiębiorcą, miał prawo do ubiegania się o pieniądze unijne na konkretny cel, który mógł poprawić warunki produkcji w jego firmie, zakup nowych maszyn, lepszych, bardziej wydajnych, czy sfinansowanie szkolenia pracowników na przykład. Jeżeli ten pan Kowalski był studentem, to mógł skorzystać z bezpłatnego szkolenia, którego interesowało, lub z bezpłatnych programów. Powiem na naszym przykładzie Szkoły Głównej Handlowej. SGH złożyło kilkanaście wniosków edukacyjnych o sfinansowanie z pieniędzy unijnych, między innymi na wprowadzenie anglojęzycznych programów, które wcześniej funkcjonowały w języku polskim. I zasada była taka, że pierwsza edycja, powiedzmy studiów magisterskich, 2 lata, jest dzięki unijnym pieniądzom bezpłatna dla studentów, a więc przyciąga i polskich, żeby było ciekawie, nie tylko zagranicznych, ale i zagranicznych. A wiadomo, że następnie studenci w dużej mierze przychodzą dzięki szeptanej informacji przekazywanej przez tych, którzy wcześniej byli, przez ich znajomych, bo o to pytaliśmy, tych, którzy przyjechali po raz pierwszy. I również pracownicy mieli szansę na przygotowanie programów anglojęzycznych w współpracy, w kooperacji z uczelniami zagranicznymi, bo mieli możliwość wyjechania na stażu, przygotowania materiałów dydaktycznych, za które otrzymali środki finansowe, dodatkowe wynagrodzenie. No, bo to był dodatkowy nakład pracy. Oczywiście przeciętny Kowalski powinien widzieć, przepraszam, że to mówię, że na przykład w bardzo wielu dworcach kolejowych widać tabliczkę współfinansowano ze środków Unii Europejskiej, bo to są inwestycje, które w ogromnej większości są w dużym stopniu finansowane z pieniędzy unijnych, natomiast muszą być dołożone środki krajowe do tego, środki beneficjenta. I dzięki temu mamy wygodniejszą podróż, bo te tory kolejowe już nie powodują takich drgań, jakby poprzednio. I mamy transport, lepsze pociągi. Ja muszę powiedzieć, że bardzo często podróżuję do mojego rodzinnego miasta pociągiem, dlatego że on jest bardzo wygodny. Jest klimatyzacja latem, zimą jest ogrzewanie. Okna są zamknięte prawidłowo. Ja pamiętam czasy, no bo ileś lat przeżyłam. Pamiętam czasy, kiedy okna były, nie domykały się, jak wiał wiatr. Pani profesor, też doskonale pamiętam ten czas. Były nieklimatyzowane, no, rzeczywiście. Tak, i śnieg padał, no to wpadał do środka i było po prostu zimno. Także naprawdę tych udogodnień jest ogromnie dużo. I warto zwracać uwagę, bo beneficjenci powinni, mają obowiązek wskazać, że korzystali z unijnych środków. To oznaczenie rzeczywiście powinno się pojawić, no ale przecież chociażby infrastruktura też, która nas otacza, to oczywiście też bardzo wiele elementów opłaconych właśnie z polityki spójności, z funduszy polityki spójności. Z całą pewnością nie mielibyśmy tylu fantastycznych połączeń drogowych, w tym autostrad, jakie w tej chwili są w Polsce, bez pieniędzy unijnych. Po pierwsze dlatego, że nigdy byśmy nie wyłożyli tak dużych pieniędzy w tym czasie. Unijne finansowanie wynosiło w przypadku tych dużych projektów infrastrukturalnych 85% całości projektu. Więc z budżetu krajowego lub samorządu trzeba było dołożyć tylko 15%. I po drugie, to był efekt mobilizujący wszystkich, żeby znaleźć pieniądze na dofinansowanie tych pieniędzy unijnych, bo bez tego no, pieniądze mogłyby być na coś innego przeznaczone, niekoniecznie równie skutecznie, równie efektywnie. Także jestem przekonana, że w przypadku infrastruktury, niektórzy mówią, że za dużo zabetonowaliśmy Polski, że to jest taka no, bardzo prosta, to są takie bardzo proste inwestycje w beton, co jest prawdą oczywiście, ale to jest
warunek wstępny do tego, żeby inwestorzy przyszli, żeby ludzie mogli się szybciej przemieszczać. Żeby inwestorzy, panie profesor, przede wszystkim widzieli, że ten kraj się zmienia, że rzeczywiście warto wejść na ten rynek, rzeczywiście warto zainwestować swoje pieniądze. Kiedy pamiętam, jak Polska wyglądała jeszcze kilkanaście lat temu, jak wyglądały drogi, jak wyglądały chociażby te dworce, o których pani mówiła, to rzeczywiście te zmiany są bardzo widoczne. Te zmiany też zachodziły, jeżeli chodzi na przykład o rolnictwo czy energetykę. Jak tutaj wpłynęły te środki właśnie z różnych funduszy związanych z polityką spójności? W każdym tych obszarów, które pani wymieniła, finansowanie unijne było znaczące, ale zwłaszcza w rolnictwie, i miało moim zdaniem bardzo duży wpływ na poprawę warunków życia ludności i poprawę efektywności produkcji rolnej. Rolnicy nie wierzyli, że otrzymają znaczące korzyści po wyjściu do Unii. Ja pamiętam, bo uczestniczyłam w różnych spotkaniach przed referendum akcesyjnym, żeby wyjaśniać rolnikom, że naprawdę czekają ich miłe bardzo niespodzianki w postaci dostępu do unijnego finansowania. Skorzystał budżet państwa przy okazji, bo wspólna polityka rolna jest finansowana prawie w całości ze środków unijnego budżetu, a nie budżetów krajowych. W związku z tym te pieniądze z budżetu krajowego, które poprzednio szły na rolnictwo, można było na coś innego wykorzystać. Rolnicy, proszę ocenić, jak wygląda obecna wieś w większości miejsc Polski, jak idziemy. To są nowe budynki mieszkalne, zbudowane w ostatnich kilkunastu latach. Bo rolnikom lepiej się powodzi. GUS wyliczył, że grupą społeczną, która uzyskała największy przyrost dochodów po wejściu do Unii Europejskiej, byli właśnie rolnicy. Oczywiście od razu muszę dodać, że rolnicy odczuli jednocześnie znaczący wzrost kosztów produkcji, bo to wynikało częściowo z objęcia VAT-em, urządzeń rolniczych, maszyn i tak dalej. Ale z całą pewnością uzyskali dodatkowe środki finansowe, które mogli wykorzystać w sposób dowolny, a więc na poprawę swoich warunków, budowę nowych domów czy obór innych budynków gospodarczych. Również na poprawę efektywności swojej produkcji, na przykład na lepsze jakościowo nasiona czy jakieś tam sadzonki. I dzięki temu jest lepiej. Bardzo wielu rolników było stać na wystąpienie o dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń. Mówię, było stać, bo musieli dołożyć do tego i czasami 50% nawet. Ale albo mieli gotówkę, albo mogli zaciągnąć kredyt. W każdym bądź razie widzimy, że ta wieś naprawdę uległa ogromnej modernizacji. I dostała ten kolejny właśnie impuls, te impulsy, o których mówimy. A ja nie mówię jeszcze tylko jedno zdanie, jak ogromnie pozytywne zmiany nastąpiły w sektorze rolno-spożyw, produkcji produktów przetworzonych, rolno-spożywczych. Dzięki temu Polska naprawdę przekształciła się z importera w eksportera netto żywności i zajmujemy bardzo silną pozycję na wielu rynkach właśnie rolnych. I to rzeczywiście również jest dostrzegalne. A co z transformacją energetyczną? Oczywiście wiele kroków, czy wiele jeszcze działań jeszcze do zrobienia przed nami, także w tej nowej perspektywie. A co już udało się zrobić dzięki polityce spójności? Znaczy powiem tak, transformacja energetyczna jest priorytetem od obecnej perspektywy finansowej, od obecnego budżetu wieloletniego. Kiedy wcześniej, kilka lat temu w Unii przyjęto przepisy mówiące o koniecznych zmianach w energetyce i dotychczasowe środki przeznaczone na energetykę nie są może jeszcze tak imponujące. Ja nie pamiętam konkretnych liczb w tej chwili. Natomiast oczywiście pieniądze już były na zmiany energetyczne, bo wiadomo było w Polsce zwłaszcza, że na dłuższą metę my nie możemy opierać sektora energetycznego na węglu i kamiennym, i brunatnym, bo przede wszystkim złoża się wyczerpują, zwłaszcza te bezpieczne dla górników. Jakiekolwiek nowe złoża to jest ryzyko większe wybuchów metanu, o czym czasami zapominamy też. To jest bezpieczeństwo, ale to jest przede wszystkim klimat, który jest potwornie zagrożony emisjami, a energetyka bardzo dużo tych emisji produkuje. I w związku z tym, ale już w przeszłości można było korzystać rzeczywiście z pieniędzy unijnych. Chociażby ze środków, z dochodów, ze sprzedaży uprawnień do emisji zanieczyszczeń.
a więc głównie dwutlenku węgla, bo w Unii od 2005 roku taki system obowiązuje, sprzedaży uprawnień dla największych producentów energii i ciepła i dużych energochłonnych zakładów przemysłowych po to, żeby zachęcić tych producentów do przestawienia na bardziej niskoemisyjne czy zeroemisyjne wręcz źródła energii. A więc wymyślono taki sposób, że część emisji mogą zakłady bezkarnie emitować, ale powyżej pewnego limitu muszą już je dokupywać. A ponieważ najbardziej energochłonne z definicji mają za mało tych uprawnień, w związku z tym muszą dokupywać i to powinno je zachęcić do oszczędzania i do przejścia na odnawialne źródła energii. W Polsce niestety postęp w tym zakresie jest, powiedziałabym łagodnie, ograniczony. Pani profesor, skoro ten postęp jest ograniczony, to jakie szanse są przed nami, jeżeli chodzi o tę nową, no nazwijmy to aktualną perspektywę, jeżeli chodzi o politykę spójności właśnie w kontekście transformacji energetycznej? Są bardzo duże szanse, że pieniądze będą wykorzystane pod warunkiem, że oczywiście te pieniądze rzeczywiście otrzymamy, bo tego nie jesteśmy przecież cały czas pewni. Między innymi dlatego, że są konkretne szufladki przeznaczone tylko na transformację energetyczną. Na przykład Europejski Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, nowo powołany Fundusz właściwie Polityki Spójności, bo on się zalicza do Polityki Spójności. I są oczywiście pewne warunki, które muszą być spełnione, żeby pieniądze na transformację były wykorzystane. Jednym z nich jest na przykład deklaracja, że beneficjenci muszą zadeklarować i poprzeć to programem, że będą w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. I to jest oczywiście wielkie wyzwanie dla wszystkich państw. Także w kontekście sytuacji międzynarodowej. Tak, rzeczywiście to bardzo ważne wyzwanie. Ale przynajmniej trzeba podejmować próby, żeby to osiągnąć. I po drugie, w tym okresie finansowym 2021-2027 po raz pierwszy priorytetami polityki spójności są ochrona środowiska, w tym transformacja energetyczna, czyli klimat i energetyka. I po drugie cyfryzacja. I średnio co najmniej 30% środków polityki spójności powinno być przeznaczone w państwach korzystających na ochronę środowiska i transformację energetyczną, a 20% na cyfryzację. W przypadku Funduszu Spójności to ten 37% na ochronę środowiska, więc inaczej nie można wydać tych pieniędzy w większości. Czyli to jest ta konkretna, to o czym już mówiłyśmy, właśnie ta pomoc celowana. Pani profesor, mówi się, że ta polityka spójności jest najbardziej prorozwojowa. Pytanie, czy ta polityka spójności w perspektywie na lata 2021-2027 okaże się także najbardziej prorozwojowa dla naszego kraju? Ex ante tego oczywiście powiedzieć nie można, ale mamy doświadczenia i dobre, ale i złe z wykorzystywania polityki spójności w okresie przeszłym. Ja już wspomniałam delikatnie o regionalnych lotniskach, które w tej chwili absolutnie są nieefektywne i pytanie, co z tym dalej zrobić. Mamy również inne negatywne przykłady i powinniśmy wykorzystać te wszystkie doświadczenia po to, żeby wnioski o finansowanie w latach najbliższych były jak najbardziej efektywne i były skierowane do tych obszarów, gdzie największe są potrzeby. A takie potrzeby to między innymi właśnie energetyka, bo tutaj rzeczywiście potrzebne są bardzo duże pieniądze na jej przeprowadzenie. To nie ulega wątpliwości, ale powiem w oparciu o własne wyliczenia i wyliczenia kilku ośrodków badawczych, w tym ośrodka COBISE w Polsce, że jeżeli byśmy racjonalnie wykorzystali te różne szufladki unijnej polityki spójności, to naprawdę tam są przewidziane bardzo duże pieniądze na transformację energetyczną, w szczególności na przejście do odnawialnych źródeł energii. Ale jeszcze wcześniej potrzebne są inne zmiany, na przykład zmiany regulacyjne. Bo co z tego, że będą pieniądze na sfinansowanie na przykład farmy
wiatraków po to, żeby więcej tej energii wiatru wykorzystywać, jeżeli przepis nie pozwala budować wiatraków dalej niż niż 10 wysokości danego wiatraka, bo takie są w tej chwili przepisy. Polska zobowiązała się do zmiany tych przepisów. Przed wakacjami rząd złożył do Sejmu projekt nowelizacji i na razie cisza, nic się nie dzieje z tym projektem. I takich przykładów złych regulacji, które złych w sensie takim, że one uniemożliwiają lepsze korzystanie z najbardziej efektywnego źródła energii, jakim są źródła odnawialne. To można oczywiście podać dużo więcej, chociażby w fotowoltaice, ale pewnie specjaliści znajdą więcej. Pani profesor, dużo jest tych szufladek, z których możemy wyciągnąć właśnie te pieniądze związane z polityką spójności dzięki różnym funduszom. Transformacja energetyczna to jedno kluczowe. A co jeszcze? Jakie są jeszcze dwie inne kluczowe dziedziny, z których możemy skorzystać? Ale mówimy tylko o energetyce? Nie tylko o energetyce, generalnie o wszystkich dziedzinach, które mogą być właśnie finansowane z różnych funduszy związanych z polityką spójności. Polityka spójności może służyć finansowaniu, ja już wspominałam, tak jak to było w przeszłości, poprawy efektywności gospodarowania poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach prywatnych, czyli zakup nowych maszyn, urządzeń, poprzez edukację. To jest najlepsza inwestycja w dłuższym okresie czasu, inwestowanie w edukowanie zwłaszcza młodych ludzi, czy przekwalifikowanie tych, którzy są. To wszystkie międzynarodowe badania pokazują, że te inwestycje się najszybciej zwracają i stopa zwrotu jest najwyższa. I pieniądze na to są. Cyfryzacja. My mamy spore osiągnięcia, ale pod względem wielu szczegółowych wskaźników cyfryzacji. Niestety odbiegamy dalej. Jeszcze rzeczywiście bardzo dużo, bo są co roku przygotowywane raporty na ten temat i to można sprawdzić, co już zrobiliśmy, a gdzie jeszcze niestety daleko nam do innych państw. Oczywiście pandemia troszkę to wszystko zmodyfikowała i jednym z na pewno niezamierzonych, nieoczekiwanych, pozytywnych efektów tej pandemii jest to, że wzrosło znaczenie właśnie cyfryzacji i urządzeń i produkcji. W przypadku energetyki jeszcze jeden element, który jest bardzo ważny. Olbrzymi potencjał tkwiący w tak zwanej zielonej energii, rozumianej jako urządzenia do wytwarzania tej energii i wykorzystywania, a więc do budowy bardziej efektywnych wiatraków, ale przede wszystkim do magazynowania tej energii, do zastąpienia tradycyjnych paneli fotowoltaicznych czymś innym. I tutaj możliwości dla samorządów i dla przedsiębiorców. Dla przeciętnego Kowalskiego jest rzeczywiście bardzo oczywiście dużo. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także tych możliwości i szans przede wszystkim, bo wszystko musimy rozpatrywać, pani profesor, właśnie w kontekście tych szans i odwołując się jeszcze do tego porównania do szufladek. Tych szufladek rzeczywiście w polityce spójności jest bardzo dużo i abyśmy potrafili jak najlepiej wykorzystać. O wpływie polityki spójności na rozwój Polski mówiła profesor doktor habilitowana Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa. Pani profesor, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja myślałam, że jeszcze więcej uda się powiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy o tej polityce. To jest temat rzeczywiście bardzo długi, bardzo wiele wątków bardzo związanych dziękuję. Chociażby z tą perspektywą w polityce spójności na lata 2021-2027, bo tam także szansa na pozyskanie znacznie, znacznie większych środków, ale to dopiero przed naszym krajem.